Pan Bóg zapytał króla Dawida przez proroka Natana, czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie, bo tyle lat, tyle dziesiątków lat mieszkałem w namiocie albo w przybytku. Te słowa są bardzo ważne. Oto Bóg, którego chwała tak wypełniła świątynię, że kapłani nie mogli w tej świątyni przebywać, ponieważ chwała Pana była tak ogromna, tak wielka. Ten Bóg mówi do króla Dawida: oto mieszkałem z wami, przebywałem razem z wami. Można powiedzieć, znosiłem tak samo trudy jak wy. Bóg, którego chwały nie ogarnia cała ziemia, mówi takie słowa i kieruje te słowa do proroka Natana: czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? To bardzo ważne. Bóg w ten sposób chce powiedzieć: jestem z wami i pozostanę z wami na zawsze. I dlatego cudowne wcielenie Pana Jezusa i to stwierdzenie w Ewangelii Jana, że Bóg zamieszkał między nami, potwierdza się. I dlatego w naszej wierze katolickiej przebywanie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, w tabernakulum, adoracja Pana Jezusa jest kontynuacją właśnie tego, tej woli, gdzie Pan Bóg wyraził chęć przebywania ze swoim ludem na zawsze i dlatego my przychodzimy do Kościoła i wierzymy w realną, rzeczywistą obecność Boga w Najświętszym Sakramencie. Adorujemy Najświętszy Sakrament. I to jest jedna z największych, najcudowniejszych tajemnic, jaka została dla nas. My po prostu cieszymy się każdorazowo, kiedy możemy stanąć przed naszym Panem i rozmawiać z Nim twarzą w twarz.